zauważyłem, że my bardzo chcemy sprawiedliwości, to pomyślałem sobie, że ja też bardzo chcę tej sprawiedliwości, no chyba, że już mam tą sprawiedliwość, a wy chcecie tej sprawiedliwości. A w ogóle, droga klaso, kto podniesie rękę i może przypomni wszystkim, czym jest sprawiedliwość? No bo warto sobie to od czasu do czasu odświeżyć, prawda? Bo jakby ktoś kogoś zapytał, słuchaj, a co to jest sprawiedliwość? Bo tak krzyczysz o tej sprawiedliwości, krzyczysz, aż normalnie walczysz nawet o tą sprawiedliwość, bo czujesz, że niej nie masz, tak? No nie ma tej sprawiedliwości. Bardzo dobrze. A przypomnisz nam może, co to jest ta sprawiedliwość? No i ten człowiek oczywiście mówi tak, że on oczywiście, z czego mogę skorzystać, jak nie z PWN-u. Więc to, co teraz powiem, rozpoznał PWN, to jest encyklopedia. I już tutaj panu redaktorowi łatwo odpowiem, co to jest sprawiedliwość. Będę z głowy mówił tę sprawiedliwość, bo to wiecie, redaktor to spotkał pierwszą lepszą osobę na ulicy, taka młoda nawet była. I ona mówi tak, że ona sprawiedliwość w refleksji etycznej, kardynalna cnota porządkująca wybory ludzkiej woli lub normatywny punkt odniesienia dla rozumu wskazującego woli prawidłowy wybór. Tutaj ta pani redaktor przerwała to i mówi tak, to zaraz. Sprawiedliwość to lub albo, proszę pana, bo to są dwie wtedy. Ten człowiek mówi, że właściwie to zależy. Co zależy, tak? Redaktor mówi, że chodzi mi o sprawiedliwość. Definicja sprawiedliwości. No, jak można prościej pana zapytać lub porozmawiać z kimkolwiek, jak najlepiej zapytać go o to, jak on to rozumie. Czyli możesz mi to opowiadać godzinami, oczywiście, bo o sprawiedliwości to można i wiele książek napisać, ale mi chodzi o to, że takie sedno, taki rdzeń, można by powiedzieć, to jak on się nazywa, to jest właśnie ta definicja, właśnie. I za co ona jest odpowiedzialna? Za tworzenie ograniczeń. Tak jest, bardzo dobrze. Tutaj pan redaktor mówi to albo, proszę pana. Które? Ten nasz rozmówca mówi, że już ma niełatwość w tym. Niełatwość właśnie, bo właściwie to on tak się zastanawia, czy w refleksji etycznej kardynalna cnota porządkująca wybory ludzkiej woli. To jest bardziej to, tak. Jak mam taką refleksję etyczną, ja tam w środku mam taką kardynalną cnotę i ta cnota porządkuje wybory ludzkie i woli, właśnie, więc ja mam w środku taką ludzką, wolną wolę, mam tam cnotę, mam tam taki mechanizm porządkujący, jeszcze jest tam refleksja etyczna, właśnie, i to wszystko, jak jest takie, jaki jest, to jest sprawiedliwość. O, właśnie, więc każdy człowiek to ma w środku, właśnie, tak? Każdy z nas ma tą możliwość chyba bycia sprawiedliwym lub też niesprawiedliwym, właśnie. A nawet jak ktoś mówi, że on jest sprawiedliwy, to ktoś mówi, że wcale nie on nie jest sprawiedliwy. Tak się ludzie kłócą o tą sprawiedliwość. A sprawiedliwość, powiem wam, to jest bardzo ważna rzecz, bo tutaj wiele osób zginęło przy tej sprawiedliwości, no zwyczajnie umarli, no. Zostali zabici właśnie za sprawiedliwość, tak? Sprawiedliwość musi być oko za oko, głowa za głowę, tak. Tak, ktoś na przykład był odpowiedzialny za pięć głów, to wtedy tracił jedną tylko głowę. Widzicie? To jest sprawiedliwość, więc morderca zabija pięciu, a to jest wtedy równo. No nie, jak się jego też zabije właśnie, więc sprawiedliwość zabija, powiem wam. Przynajmniej ma taką możliwość, ale też sprawiedliwie, widzicie, jest wybaczać. O, też można powiedzieć, że jest sprawiedliwie. Tak, i tutaj się można zastanowić, co jest bardziej sprawiedliwe. Czy wybaczać, czy raczej zabijać? W imię sprawiedliwości. Więc w tej sprawiedliwości już masz dwie rzeczy do wyboru, widzicie? I tutaj jest refleksja etyczna. Czy etycznie jest wybaczyć, czy etycznie jest zabić? Tak? Bo na przykład ktoś mówi, że on tak cierpi, on nie może na tego człowieka patrzeć i tego człowieka trzeba szybciutko zabić. Dopóki on żyje, to on ma takie cierpienie wewnętrzne i będzie miał dopiero ulgę, jak inni ludzie go zabiją, tak w imię właśnie sprawiedliwości. I to jest właśnie ta refleksja etyczna, kardynalna cnota porządkująca. Więc taki człowiek, który bardzo cierpi, bo ktoś mu kogoś zabił, to właśnie to jest ta cnota porządkująca wybory ludzkiej woli. Widzicie? Chyba, nie wiem, bo ja tego nie pisałem, powiem wam, ja tego nie wymyśliłem, ja to wam tylko czytam, ja to tylko, widzicie, rozumiem tak po swojemu, no nie, bo, no bo co, ja mam trochę inne zdanie na temat sprawiedliwości, wiecie. A tutaj jeszcze mamy lub,
lub, bo to jest ta sprawiedliwość ta jedna, teraz lub, i to jest normatywny punkt odniesienia dla rozumu wskazującego woli prawidłowy wybór. W nas jest taki normatywny punkt odniesienia, widzicie, gdzieś tam w mózgu chyba jest, dla rozumu właśnie, a rozum to jest... Właśnie tutaj by trzeba było wiedzieć, co ten autor miał na myśli. Jaki miał rozum, kiedy to pisał. Właśnie to jest ważne. Jaki miał rozum, gdzie on odszukał ten normatywny punkt odniesienia. Nie wiem, jak on do tego doszedł w ogóle. Nie wiemy. Tego nie doczytałem, w ogóle nie przeczytałem, co to jest tak naprawdę. W refleksji prawniczej kryterium dla norm prawnych. Sprawiedliwość to jest kryterium. Nie wiem. W ogóle powiem wam, że jak się nad tym zastanawiam, nawet nie ma sensu chyba tego rozumieć, no nie? Bo ja teraz tak to czytam, że ja to chcę to zrozumieć po to, żeby potem jak ktoś mnie zapyta, to ja mu to odpowiem. To jest tak, jakby się ktoś nauczył, powiedział mi tak, słuchaj, masz tutaj definicję sprawiedliwości, tylko tyle masz i masz swój własny rozum, słuchaj, masz swój własny rozum, a teraz twoim zadaniem jest zrobić coś więcej, rozpoznać to poprawnie, opowiedzieć o tym, bo tylko wtedy będę wiedział, czy ty to wiesz, co to jest ta sprawiedliwość, czy nie. No bo jak ty mi tylko podasz regułkę, koleżko, i co, i to wszystko, to nie. To ja jeszcze chcę wiedzieć, czy ty to rozumiesz, więc tu będą pytania na przykład, widzicie? Co to jest cnota? Można by zapytać takiego człowieka, który wszedł na egzamin ze sprawiedliwości. A ten człowiek mówi, że on nie wie, co to jest cnota. Albo ma taką niełatwość, właściwie cnota. U kobiet, tak? U kobiet jest taka cnota. No nie? Czy to jest ta cnota? No ta cnota na pewno jest, bo to jest cnota, tak? Czyli ta cnota to, co u kobiet, ta cnota, czyli ta sprawiedliwość właśnie. Cnota kobiet gra ważną rolę w sprawiedliwości. No musi po prostu, bo to jest ten wyraz właśnie. A jeszcze ta cnota to na przykład może być, słyszałem, są cnotliwi ludzie, których za bardzo nie kojarzy kto. Święci chyba, oni są cnotliwi. O, raczej nie ma cnotliwych przestępców. To raczej cnotliwość idzie w kierunku tego właśnie światła. Światła, światła, właśnie światła. Czyli wybaczanie jednak bardziej niż sprawiedliwość to jest zabieranie ludziom czegokolwiek, tak mi się wydaje, bo to wtedy jest niesprawiedliwe, a nie? I nieetyczne też. To jak ja to rozumiem, w każdym razie to jak chciałbym tam się dostać do tej sprawiedliwości, tego zrozumienia tego tekstu, na razie nie mogę, nie da się, widzicie, na cnocie stanąłem. Powiem wam, że gdybym odpowiedział na resztę wszystkich innych wyrazów, czy miałbym zaliczone egzamin ze sprawiedliwości? Właśnie, czy można być na przykład sprawiedliwym na 4, na ocenę 4 zamiast 5? Dostałbym 4 ze sprawiedliwości i wyszedł na miasto z takim egzaminem, słuchajcie, pieczątka państwowa i mówię, słuchajcie, to jest moje przygotowanie do życia, na 4 tylko będę sprawiedliwy, wiecie, bo nie wiem, czy to jest cnota, o, no nie, a to czy ja się tego nauczę, czy się nie nauczę, to kogo to obchodzi, w każdym razie 4 ma właśnie, a skoro jest 4, to jeszcze może być 3, jeszcze może być 2, bo 1 to już jest człowiek niesprawiedliwy, przychodzi człowiek niesprawiedliwy, chce zdać egzamin ze sprawiedliwości i dostaje 1, to można powiedzieć, panie, pan w ogóle nie rozumie słowa sprawiedliwość, panie, pan się wróć, nie. Można dostać 1 ze sprawiedliwości? Czy człowiek może być bez tego? Bez tego doświadczenia. Właśnie, bez tego doświadczenia. Czy człowiek może być bez tego doświadczenia? Jednostka, albo w ogóle dusza, czy może być inaczej niż sprawiedliwa? Właśnie, a kiedy jest sprawiedliwa? Kiedy jest coś niezmienne? To jest najłatwiejsza rzecz sprawiedliwości. No nie? Sprawiedliwość sama w sobie jest niezmienna. O, tak? Właśnie, widzicie? A wszystko inne jest poza sprawiedliwością, tak? I teraz trzeba wyszukać taki element, który jest niezmienny. I tutaj już będziemy wiedzieć, co to jest. To ja już wam mogę powiedzieć, co to jest. 1, 2, 3, 4, tak? Jesteś i nic na to nie poradzisz. To jest sprawiedliwe. 2, jedno jest wszystkim, wszystko jest jednym. To jest sprawiedliwe i wspólne dla wszystkich. To, co wysyłasz, to odbierasz, jest sprawiedliwe i wspólne dla wszystkich. I zmiana jest jedyną stałą i wszystko może być zmienione. To jest sprawiedliwe i równe dla wszystkich. I teraz, każde doświadczenie, które możemy mieć w życiu, oparte jest o kombinację tych czterech
punktów. I tutaj widzicie, pojawia się sprawiedliwość. Jeżeli to jest zgodne z tym wzorcem, twoje doświadczenie jest zgodne z tym wzorcem, jesteś sprawiedliwy, więc tak naprawdę zawsze jesteś sprawiedliwy, chyba że masz taką wiarę, że nie jesteś i wtedy doświadczasz siebie, jakbyś nie był lub też jakby ktoś nie był sprawiedliwy. Więc w naszej rzeczywistości można rozpoznać niesprawiedliwego, czyli przeciwieństwo tego piątkowicza. On musi być z definicji nie taki, czyli jak jesteś i nic na to nie poradzisz, to odnosi się, że jesteś wieczny. I teraz w tej wieczności ktoś ci mówi, że słuchaj, oddaj dla mnie 2 lata twojej wieczności i bądź w więzieniu, bo ja tak chcę, ponieważ ty zrobiłeś niesprawiedliwie, a ja teraz robię sprawiedliwie i jednego z nas zatrzymuję. Unieważniam. O właśnie, unieważniam. To wtedy to jest niesprawiedliwe. To jest przeciwieństwo prawa istnienia. To jest idea nienawiści, my to nazywamy wtedy. Działanie na szkodę też mówimy. Narzucanie, widzicie, walka, opór, to jest idea niesprawiedliwości. Tak, bo z definicji wszystko jest bezoporowe. Jakikolwiek opór, który masz, czy też choroba, to jest idea niesprawiedliwości w sobie, czyli taki człowiek zwyczajnie chorujący, cierpiący i jakkolwiek, on tworzy doświadczenie niesprawiedliwości w sobie, po prostu. Potem będzie to wyrażał, że on jest niesprawiedliwy. Taki człowiek, który wyraża się niesprawiedliwością, że to jest niesprawiedliwe, niesprawiedliwe. W każdym razie nie tyle, że tylko zauważa i to mówi, bo to jest w porządku. Zauważenie i powiedzenie, słuchaj, działasz niesprawiedliwie, to jest w porządku. To jest po prostu obserwacja sprawiedliwości, bo można obserwować sprawiedliwość i powiedzieć, jesteś niesprawiedliwy, jesteś sprawiedliwy, dziękuję. Ale też ludzie są tacy, którzy jeszcze do tej wypowiedzi włączają emocjonalność. On jest taki przekonany, że to trzeba zrobić. Ludzi trzeba zamykać w więzieniach. Dzieci trzeba bić, bo inaczej to. Właśnie tutaj jest, widzicie, już racjonalizacja uzasadnienia, ponieważ takie jednostki działające w niesprawiedliwości wykazują brak wyboru, wykazują ideę przetrwania, czyli ludzie, my nie przetrwamy, musimy coś zrobić, walczmy. I tutaj się pojawiają znów negatywne przekonania. Jednostka jest w skurczu, właśnie. Czyli jednostka niesprawiedliwa będzie skurczona, jednostka sprawiedliwa będzie w ekspansji. Widzicie, będzie miała wybór, będzie miała wolność, jeszcze będzie miała inspirację. Więc widzicie, ja wam tu tak troszeczkę z inspiracją mówię o tej sprawiedliwości. Więc jaka jest definicja sprawiedliwości? Zawsze jesteś sprawiedliwy, oprócz tego... Kiedy tworzysz siebie w idei walki lub oporu, to wtedy jesteś niesprawiedliwy. Poczucie właśnie, wiecie? To jest takie przejście za gniew, idea zaprzeczenia sobie. Więc jeżeli ludzie dalej będziemy w idei zaprzeczenia w sobie, to zwyczajnie sami dla siebie jesteśmy niesprawiedliwi. I tak to działa, wiecie? Wystarczy, żeby ludzi powyciągać z tych budynków, polosować, znów ich włożyć do tych samych urzędów i za pewien czas zobaczyć, co się wydarzy, jak będą pracować, to właśnie będą pracować w idei niesprawiedliwości. Wiecie? System tak jest zbudowany, że potem tworzy jednostki bardziej niesprawiedliwe. No. Czy to ma sens? No dobrze, odkryliśmy jedną właściwość sprawiedliwości, że to jest stała, ale czy na pewno? Bo teraz tak, zadanie dla was, słuchajcie. Pewna pani, nazwę to, ukradła mleko w sklepie. Czy to jest sprawiedliwe? To wasza odpowiedź, proszę bardzo, karteczki. Ci, którzy odpowiedzieli tak lub nie, prawidłową odpowiedzią jest, że prawdopodobnie tak lub nie, a nie tak lub nie. Więc ci, co odpowiedzieli tak lub nie, to niech się przesłuchają dlaczego. Bo ja wam wszystkiego nie powiedziałem oczywiście, a na razie oceniliście sytuację, czyli uznaliście, że to jest skończone, a tak naprawdę to nie jest skończone, tak? To nie jest tak naprawdę stała moja wypowiedź, tylko to jest moja prawdopodobna moja wypowiedź. A dlaczego ona to zrobiła? A dlatego, że miała takie małe dziecko w domu, dziecko już nie jadło długo i ta pani to zrobiła, ponieważ mogła napoić dziecko wtedy, tak? I to dziecko do dzisiaj żyje, właśnie. Więc czy to jest sprawiedliwe? Właśnie.
Widzicie, sytuacja nam się troszeczkę uzupełniła. Co, zmieniamy zdanie? Ci, co powiedzieli, że kradzież jest niesprawiedliwa, to nagle powiedzą, że kradzież jest sprawiedliwa, tak? Bo życie i zdrowie jest najważniejsze na świecie. Ta pani mogła tak zrobić. A jeszcze wam dodam, że ta pani chodziła po wszystkich urzędach i nikt jej nie dał wsparcia. Nawet żebrała na ulicy i nikt jej nie dał wsparcia, widzicie? No, to jest już sprawiedliwe, prawda? Właśnie, więc co z tą sprawiedliwością? Widzicie? Sprawiedliwość jest też zmienna sama w sobie. To też trzeba uwzględnić, bo pamiętajcie, że wszystko tu jest prawdopodobne. O. Także raz jest jedyną stałą, a dwa, że to jest wszystko prawdopodobne. Tak. Lepiej używać słowa uczciwość. Uczciwość. Czy postępujesz uczciwie w życiu? A nie czy postępujesz sprawiedliwie, lub też czy ktoś jest sprawiedliwy. Łatwiej jest przerobić to, już nie używać tego słowa sprawiedliwości, bo tutaj się możesz pogubić, widzisz? Bo możesz za szybko uznać coś za sprawiedliwe bądź niesprawiedliwe. Jeżeli jesteś emocjonalny, oczywiście, bo jak jesteś wyrównany, to też jesteś nie inny, tylko uczciwy. Czyli widzicie, uczciwy, czyli wyrównany sam ze sobą. Właśnie. Jest na przykład taka osoba, która choruje. Czy możesz powiedzieć o niej, czy ona wyraża swoją własną uczciwość? Właśnie, własna uczciwość to jest zgodność między umysłem, sercem i ciałem. A jeżeli masz niezgodność, to masz chorobę. Czyli taka osoba działa poza własną uczciwością. Ona może wyglądać na zewnątrz, że ona jest taka uczciwa społecznie i jest bardzo pomocna, ale jednocześnie chorująca. To gdzie jest ta uczciwość? To gdzie jest ta nieuczciwość w niej? Właśnie. Ta nieuczciwość pojawia się wtedy, kiedy człowiek nie żyje swoją własną prawdą. Takie osoby dobre, takie prospołeczne, takie, że ho, 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 przyznalibyśmy medale, ale chorują właśnie, to one właśnie są nauczone pewnego rodzaju zachowania. To nie jest ich naturalny, można powiedzieć, stan. W pewnym sensie one wymuszają na siebie. W pewnym sensie dobrze się czują, kiedy one to robią. Tu mi się przypomniała pani z telefonu zaufania. Ona przerwała sobie sen, odpoczynek, przerwała sobie regenerację, żeby odebrać telefon i porozmawiać, bo to była wolontariuszka taka nocna, widzicie. Człowiek się nie wysypia, ma zaburzony rytm dnia, widzicie, a z drugiej strony mówimy, że no to jest takie fajne, to jest takie dobre, wolontariat i robić takie rzeczy. Tak. Ta pani nie będzie zdrowa, bo najczęściej wolontariuszami też zostają osoby, którym coś jest. Im coś jest zwyczajnie, chorują na coś. O. Obniżony swój stan i żeby sobie go podnieść, to wtedy oni stają się wolontariuszami i wtedy oni na siłę wykonują pewne rzeczy, chociaż nie do końca, ale potem to się przeradza raczej we współczucie, tak? Czyli ta negatywna rzecz, w tą litość. Litości i ze współczucia niektórzy zostają wolontariuszami. Widzicie? A to nie jest uczciwe względem siebie i to też jest poza sprawiedliwością, bo sprawiedliwe jest prawdopodobnie to, w czym ty się tak naprawdę non-stop dobrze czujesz i w czym widzisz ekscytację. To ja rozumiem, że trafia na wolontariusza w nocy o 4 w nocy, on podnosi słuchawkę i mówi: cześć, słuchaj, hej, fajnie, że do mnie dzwonisz, słuchaj, to jest moja ekscytująca praca, kocham odbierać telefony o 4 rano i się budzić, widzisz, to jest moja ekscytacja. Jeżeli on to mówi szczerze, to jest uczciwość jego, no nie? W każdym innym przypadku, że tak się rozmawia, żeby rozmawiać, to jest poza własną integralnością zwyczajnie, tak? Poza własną uczciwością. Więc uczciwe jest to, że zrób innym to, co chcesz, aby tobie zrobiono. Bo to jest ta pozytywna strona. To już się nie używa nie. Bo po co? Jeszcze używasz słowa nie, to jesteś jeszcze w zaprzeczeniu, czyli w starej rzeczywistości. Więc nowe definicje, które będziemy tworzyć, które będziemy budować dla nowego świata, one nie będą miały w sobie zaprzeczeń. Widzicie? I o to w tym chodzi. Jeżeli spotkasz definicję, która ma zaprzeczenia, prawdopodobnie to nie jest definicja uczciwa i nie jest definicja sprawiedliwa. Właśnie. Z tym wyjątkiem, oczywiście, bo zmiana jest jedyną stałą, że nasze wyrażanie się nie może nastąpić inaczej, jak to nie, to trzeba włożyć, bo nie ma innego sposobu, żeby przekazać taką informację. Wtedy tak. Ale nie jako zaprzeczenie takie, wiecie, twarde, ostateczne. Tak. I tutaj macie też wskazówkę, jak można się właśnie dobierać do definicji własnych preferencji.
Nie wiem, jaką wy macie własną preferencję definicji uczciwości, definicji sprawiedliwości. Tak naprawdę, słuchajcie, nie znam człowieka i wy też chyba nie znacie człowieka, który by wam tak, o, po prostu jasno powiedział, czy to jest sprawiedliwość. Zawsze by było takie, ale o co pytasz? Sprawiedliwość jaka? Widzicie, bo oni tam nawet sprawiedliwość podzielili, nawet sobie wyróżnili, że jakaś sprawiedliwość sztucznego konstruktu, no nie, bo pamiętajcie, że na początku nie było żadnych narzuconych reguł, potem się pojawiły narzucone reguły. W tych narzuconych regułach jest specjalna oznaczona sprawiedliwość. Jak ta narzucona reguła będzie rozpoznawała sprawiedliwość? Widzicie, to są jakieś normy moralne, czy coś tutaj zaraz powiem. Niech się ekran uruchomi. W refleksji prawniczej kryterium dla norm prawnych. Czyli te normy prawne określają, co jest sprawiedliwe, a co nie jest sprawiedliwe. Tak, po prostu. Są pomysły ludzkie na sprawiedliwość inaczej. Nasze narzucone reguły i nasze narzucone zobowiązania to są zwyczajnie pomysły ludzi emocjonalnych jeszcze. Tak? Bo jak można nazwać to, jeżeli się zwiększa wymiar kary, na przykład. Teraz są podwyżki kar. Jak to można nazwać, jak nie działanie emocjonalne? Wybaczanie, widzicie, inny sposób. Nie ma innego sposobu, jak tylko dociskać, 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 zabierać. To jest niesprawiedliwe działanie, bo to jest działanie na siłę. Chociaż w imię tak zwanego dobra społecznego, a wcale bo nie, powiem wam, naprawdę.